Cześć, witajcie na kanale Craft O'Clock, z tej strony Aga i moja pierwsza inspiracja dla Craft O'Clock oraz pierwsza porada. Pokażę Wam album i pomysł na stronę w albumie. Kolekcję, której użyłam, to My Cut Friend. Zużyłam cały bloczek papierów 15x15 i trochę papieru dużego. Wykorzystałam die-cuty z kotkami, wykorzystałam die-cuty z balonikami, jak również napisy, które są dostępne jako dodatek do tej kolekcji. Oczywiście nie mogło zabraknąć guziczków i sznureczka. Szybko pokażę Wam album, a później zapraszam Was na moją poradę. Mam nadzieję, że album Wam się podoba. Strona, którą za chwilę z Wami wykonam, to jest dokładnie ta. Jest to strona, jest to pomysł na wykorzystanie elementów Project Life z kolekcji, które są dołączone do każdej kolekcji Craft O'Clock. I przy okazji właśnie pomysł na stronę z flapkami. Zapraszam Was serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam trzy ciekawe patenty. Pierwszy to wykorzystanie na maksa kolekcji papierów, które macie. W każdym zestawie dużym kolekcji Craft O'Clock macie karty do Project Life i ja Wam dzisiaj pokażę fajny sposób na wykorzystanie tych kart do wykonania flapki i ciekawej kieszonki. Drugą rzecz, którą chciałam Wam dzisiaj zaprezentować, to jest wykorzystywanie tych paseczków, a razem te dwie rzeczy to jest trzeci patent, czyli jak poradzić sobie, jeżeli chcemy wykonać album w miarę szybko i czym się kierować. Te trzy rzeczy Wam pokażę na przykładzie tej jednej strony. Mój album, który wykonuję, ma dokładnie wymiary, tutaj strony mają wymiary 6,18 × 6,18 cala. To jest album na bazie kwadratowej i taki wymiar strony sobie wybrałam. Wybrałam go również nieprzypadkowo. Chciałam po prostu, żeby żeby papiery 15x15 idealnie wchodziły mi na stronę, żebym nic nie musiała przycinać. To już nam tutaj też pomaga, jeżeli się spieszymy podczas tworzenia albumu. I ta strona akurat będzie miała dwie otwierane flapki na boki. Ja mam tutaj przygotowaną już jedną taką stronę, ale zrobię z Wami od początku. Będziemy do tego potrzebować tablicy do bigowania oczywiście. Jeżeli nie macie tablicy do bigowania, to radzicie sobie za pomocą linijki, kości do bigowania albo linijki wypisanego długopisu. Podaję Wam dokładne wymiary mojej strony, ale zwróćcie uwagę na to, że nie są one w ogóle tutaj ważne w tym tutorialu, ponieważ dostosujecie sobie tą stronę do swojego albumu, także po prostu weźmiecie sobie swoje wymiary, ja Wam tylko pokazuję sam patent. Więc wybrałam sobie taki wymiar, żeby moje flapki były, jak widzicie, takie tutaj dosyć krótkie, wąskie, żeby środek był widoczny. On i tak będzie zasłonięty przez naszą flapkę, ale i tak będzie gdzieś tam widać to, co jest pod spodem.
Możecie sobie zdecydować, żeby one były nieco większe, ale idea jest taka, żeby jednak gdzieś ta przerwa pomiędzy jedną flapką a drugą, żeby ona była. Więc mój kawałek papieru ma dokładnie, ja tu sobie zanotowałam wymiary, 10,1 cala. No i jego wysokość jest taka jak wysokość każdej mojej strony, czyli 6,1 cala. No i żeby to wszystko właśnie tak wyglądało jak chciałam, to bieguję sobie na szerokość 2 cali te moje flapki. To jest wszystko. Zaginam i powstaje mi moja strona. Kolejny element, który potrzebujemy, to jest baza naszej flapki. I tutaj wymiar mam dostosowany do naszych kart Project Life, tych większych, ponieważ tak jak powiedziałam, chodzi o wykorzystanie na maksa tutaj tych elementów i też żeby za dużo nie ciąć, nie odcinać, tylko po prostu wykorzystać pełen element. Więc tak naprawdę wybierając ten rozmiar, to wzięłam rozmiar karty do Project Life powiększony o około 0,5 cm, tak na oko licząc. Więc mamy szerokość tej bazy naszej flapki 6,3 cala, a wysokość 4,1 cala. Podaję również wymiary w centymetrach, 16,4 cm na 10,5 cm. Te centymetry to tak trochę bardziej, wiecie, mniej więcej. Biguję sobie tą moją flapkę na 3,8 cala, 1, 2, 3, to jest około centymetr szerokości i to będzie nasze zagięcie, na którym będzie się flapka trzymać. W ten sposób mamy dwie bazowe części naszej strony, czyli stronę i flapkę. Teraz sobie wybieram karty, z których skorzystam i będziemy potrzebować 2 kart dużych i 2 kart małych do wykonania całej tej strony i tych 2 patentów, o których powiedziałam, o których wspomniałam. Mamy wybrane nasze karty do Project Life. Troszeczkę te moje karty do Project Life nieco skróciłam, nieco przycięłam tą stronę. Ona mi wyszła troszkę większa niż ten wymiar, który Wam podałam. Teraz dopiero ma 6,3, tak naprawdę tutaj to widać. Coś źle sobie wymierzyłam. W każdym razie kartę troszeczkę sobie skróciłam, żeby była ładna rameczka. I co dalej? Nie przyklejam jeszcze tej flapki. Nic nie przyklejam, jeżeli chodzi o flapki, tylko najpierw oklejam sobie całą stronę papierem. I jeszcze zaczynam sobie od przygotowania miejsca na sznureczek. Z tej strony już przykleiłam sobie taśmę dwustronną. Przyklejam również z drugiej strony. Oczywiście w taki sposób, żeby zostawić nie przy samym brzegu, tylko zostawić jakiś milimetr przerwy. Ok. I jeszcze sobie wymierzam papier. Oczywiście kolejność tutaj jest dowolna. Można sobie najpierw przygotować wszystkie papiery, które chcemy użyć. Przyklejam z jednej strony i z drugiej.
mniej więcej w połowie. Można sobie właśnie pomóc linijką. Można to robić na oko. Jak tam czujecie się na siłach? Okej. Sobie przetnę ten sznurek. Hopla. I przyklejam już ozdobny papier. Albo sobie okleić już naszą flapkę papierem, albo najpierw ją przykleić na stronę, jak Wam wygodniej. Niewygodniej będzie najpierw okleić ją naszymi kartami do Project Life. I tu na wierzchu chciałabym, żeby była ta z paskami. No i teraz przyklejamy tą naszą flapkę. Oczywiście tu jak najbardziej blisko brzegu, jak najbliżej. Bo jest dosyć duża ta nasza flapka, ona właściwie na całą naszą stronę zachodzi. Zawsze mam przygotowaną suchą chusteczkę do wycierania kleju, ale akurat wszystkie wrzuciłam już. Muszę sobie wysuszyć jedną. Ok. Dobra. To jest nasza pierwsza jakby flapka. Znaczy to jest flapka, a drugą rzecz, którą zrobimy, to będzie taka kieszonka z naszych mniejszych kart do Project Life i ona będzie tutaj doklejona do naszej flapki z tej strony. I to jest bardzo prosty patencik. To co robię, to po prostu nakładam sobie klej cieniutką, można też użyć taśmy, wiecie co, użyję sobie taśmy w tym wypadku, ale można kleju, cieniutką warstwę kleju sobie nakładamy, ale faktycznie w tym wypadku taśma bardziej się sprawdzi. Akurat tu mam tą wąską taśmę PET, którą też możecie w sklepie Craftoclock przy okazji zakupu papierów dorzucić do koszyka. Jest bardzo mocna taśma. Aha, jeszcze sobie tylko zerknę, która strona ma być zaklejona, bo to będzie taki jakby sobie tutaj właśnie doklejony obrazek, który jednocześnie będzie naszą taką kieszonką wsuwaną na małego taga. I spójrzmy, co ja chcę. Chyba bym chciała, żeby kotek był z przodu. No tak, bo tutaj tego zakleję i nie będzie go widać. Więc myślę o tym teraz, kiedy przyklejam taśmę. Przykleiłam sobie u góry i teraz zakleję sobie tą stronę. Wiecie o co chodzi? Ta będzie zaklejona, a ta będzie otwarta, bo tu będę wsuwać taga. Mam nadzieję, że jest to dla Was zrozumiałe, co ja tu robię na tym filmie.
sprawdzam sobie jeszcze, czy moje karty są równe, bo wiecie, ciąłam sobie gilotyną i równie dobrze jedna może być choćby pół milimetra wyższa lub węższa i potem to będzie nieładnie wystawać. Wydają się być idealnie równe. Więc odklejam moją taśmę. I bardzo dokładnie przykładam jednym z rogów. Ok, chyba wyszło dosyć równo. Jakiś ułamek milimetra mi tu wystaje, ale chyba nawet tego nie widać na filmie, więc nie przejmuję się tym. Teraz tą moją kieszonko, klapkę doklejam i tutaj po prostu ona będzie na sztywno przyklejona do tej klapsy. To już zrobię sobie klejem mniej więcej na oko. Widzicie, jaką szerokość sobie wzięłam? To też zależy od Was, bo może chcecie na maksa ją sobie dosunąć do tamtej strony, albo chcecie, żeby wystawała. Ja bym chciała, żeby ona mniej więcej docierała do tej drugiej flapki, ale żeby jednak była jakaś przerwa. Widzicie, mam tutaj 3 mm przerwy. Jeszcze chcę, żeby na pewno była schowana pod tą klapką, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ok. I sobie dociskam. I spójrzcie, w ten oto sposób powstała nam bardzo ciekawa kieszonka. Właściwie strona, nie kieszonka, tu nie ma kieszonki, kieszonka jest tam. Bardzo ciekawa strona, którą po rozwiązaniu mamy flapkę, tu mamy kieszeń na taga, ja Wam zaraz pokażę, jak ten tag będzie wsunięty. Zróbmy sobie taga na szybko. Idealnie. Hops, łapie mój róg. Dobrze. Pokleję z Wami do końca stronę, żebyście mogli zobaczyć, jak wygląda efekt końcowy. Spójrzcie, została nam tutaj ta nasza flapka tak jakby odkryta. Niektórym może to nie przeszkadzać w ogóle, ponieważ jeśli jest to ładny, równo przycięty biały papier, to wcale nie jest tak źle. Mogliśmy oczywiście też chować sobie tą flapkę pod spód, mogliśmy zrobić nawet nacięcie, albo z racji tego, że ona jest naprawdę z brzegu, to mogliśmy ją rzeczywiście schować pod papier. Ale ja Wam dzisiaj właśnie chcę pokazać, jak można wykorzystać te nasze paseczki tutaj, które są dołączone
Na dole każdej jest ze stron w dużych blokach. I to jest właśnie to, do czego możemy użyć tych paseczków, do maskowania takich miejsc. Muszę Wam przy okazji opowiedzieć taką historię, że kiedyś robiłam właśnie tego typu album o podobnych wymiarach. Pomyliłam się, zrobiłam całą bazę, przygotowałam sobie wszystkie strony, zanim zaczęłam je oklejać, ale były one ciut większe niż wymiar 15x15. Tutaj jest idealnie, a tutaj po prostu mniej więcej to wyglądało tak, że zostawała mi gdzieś taka przerwa. No po prostu coś machnęłam się o parę ósmych cala. I wtedy z pomocą przyszły mi właśnie te paseczki. Każda strona tak naprawdę była wykończona takim paseczkiem. Dzięki temu mogłam wykorzystać te papiery, które też już zdążyłam pociąć. I tą bazę, którą zdążyłam też sobie przygotować. Ok. Ostatnia porada na koniec to taka, doklejając tego typu stronę do albumu, do bazy do bindowania. Uważajcie, żeby nie przykleić jej za blisko środka, bo Wam się po prostu nie będzie chciała otwierać za bardzo ta strona, z racji tego, że ona ma tu taką dodatkową grubość. Więc przynajmniej ten milimetr odstępu sobie zostawcie podczas doklejania. W ogóle zawsze taki milimetr odstępu zostawiam. Wszelki wypadek. Ale zwłaszcza trzeba na to zwrócić uwagę przy tego typu stronie z klapką od wewnętrznej strony. Moja strona gotowa. Ostatni raz Wam ją zaprezentuję. Tu mamy miejsce do zapisu naszych wspomnień z danego na przykład dnia, z którego zdjęcia tutaj sobie wkleimy do środka. Mamy miejsce na duże zdjęcie, mamy miejsce na małe zdjęcie. Tutaj również wejdzie malutkie zdjęcie. Nasz tag, który się wsuwa. Otwieramy. I tu znowu mamy miejsce na zdjęcie i jakieś dodatkowe nasze cytaty, zapisy. To tyle. Mam nadzieję, że mój pierwszy tutorial dla Craft O'Clocka podobał Wam się. Zapraszam Was serdecznie na inne porady na tym kanale, których jest naprawdę sporo. Również zapraszam Was na mój kanał, gdzie dokładnie prezentuję cały ten album. I to tyle. Żegnam się z Wami na dzisiaj. Cześć!